Księga Henocha. Należy zwrócić uwagę na następujące fragmenty. Rozdział 37, werset 2. Gdy sprawiedliwość objawi się w obecności samych sprawiedliwych, którzy zostaną wybrani ze względu na swoje dobre uczynki, należycie zważone przez Pana duchów, i gdy objawi się światło sprawiedliwych i wybranych, którzy mieszkają na ziemi, gdzie będzie mieszkanie grzeszników i gdzie miejsce odpoczynku dla tych, którzy odrzucili Pana duchów. Byłoby dla nich lepiej, gdyby się nigdy nie narodzili. Zwróć uwagę na to ostatnie zdanie. Rozdział 47, werset 3. W owym czasie ujrzałem starca dni, siedzącego na tronie swej chwały, gdy księga żywych była otwarta przed jego obliczem, a wszystkie moce, które są nad niebiosami, stały wokół niego i przed nim. Rozdział 48, werset 3. A on, Syn Człowieczy, będzie światłością narodów. Także werset 5 z tego rozdziału. Dlatego wybrani i ukryci istnieli w jego obecności, zanim świat został stworzony. 6 werset. I objawił świętym i sprawiedliwym mądrość Pana duchów. 10. Ale w dniu ich ucisku świat uzyska spokój. Rozdział 50, werset 1. W owych dniach ziemia wyda ze swego łona, a piekło ze swego to, co otrzymało, a zniszczenie przywróci to, co jest winne. Rozdział 61, werset 4. Słowo z ust jego zniszczy wszystkich grzeszników i wszystkich bezbożnych, którzy zginą przed jego obliczem. No i tutaj warto zadać sobie pytanie o wybranego lub o Pana duchów. Także 7 werset. Przyjdzie na nich ucisk, jak na brzemienną niewiastę. Do, albowiem od początku Syn Człowieczy istniał w ukryciu, którego Najwyższy zachował w obecności swojej mocy i objawił wybranym. I także rozdział 62, werset 15. Przed Synem Człowieczym, z którego oblicza będą wyrzuceni. Ciekawe jest to, że w rozdziale 64, werset 1 jest powiedziane: Noe ujrzał, że ziemia się pochyliła, co spowodowało potop. Także rozdział 88, werset 102. Wtedy zasmuciłem się niezmiernie z powodu wieży i dlatego, że dom owiec został zburzony. Trzecie wydanie, poprawione i powiększone przez Richarda Lawrence'a, LLD, arcybiskupa Cashel, Oxford, 1838, jest źródłem tych cytatów. Ale kontynuujmy dalej. Nie byłem też później w stanie dostrzec, czy ponownie weszli do tego domu, to jest werset 103 rozdziału 88. Chciałbym, żebyśmy zauważyli, że jest to po tym, jak powiedział w wersecie 92. Widziałem też, że opuścił dom ojców swych i wieżę swoją, wydając ich wszystkich w moc lwów, aby ich rozszarpały i pożarły, w moc wszelkiej bestii. Następnie werset 94 nazywa 70 pasterzy odpowiedzialnymi. Tak więc zniszczenie z wersetu 103 było pod lub po 70, co samo w sobie wydaje się być po babilońskim zniszczeniu świątyni. Ale 110 werset, potem ujrzałem pasterzy z widokiem przez 12 godzin. Wydaje się, że to nowa wizja cofa się w ten sam sposób, jak rozdział 89 do królów. Według samego doktora Lawrence'a w przypisie mówi Lawrence: królowie Babilonu i tak dalej w czasie niewoli i po niej. Następnie chodzi o 12 pasterzy z rozdziału 89. Nie widzę, w jaki sposób więcej niż 12 jest koniecznie stworzonych przed chrześcijaństwem. Mówi: pierwszym z nich był Matias, ojciec Judasza Machabeusza. Po nim przyszli kolejno Judasz Machabeusz, Jonatan Szymon, Jan Hyrkanus, Arystobul, Aleksander, Janneusz, Aleksandra, wdowa po nim, Arystobulus, Hyrkanus, Antygonus i Herod. I Matthias jest wątpliwy, Aleksandra, kobieta, nie byłaby liczona. Byłoby zatem związane z Jerozolimem, powiedzmy, Judaszem
Machabazem, Jonatanem, Szymonem, Janem, Hyrkanem, Arystobulusem, Aleksandrem, Janneuszem, Hyrkanem, Antygonusem, Herodem, Archelausem, a jeśli przejdziemy do ostatniej części Heroda Agrypy, kiedy dodał Judeę, przyznaję, że jesteśmy już w czasach w pełni chrześcijańskich. Idą do Heroda, pod którym urodził się Chrystus. Czyli widać, że ta księga jest dużo, dużo późniejsza. Rozdział 92, werset 92. Podczas jego wypełnienia dom panowania zostanie spalony ogniem, a cała rasa wybranego korzenia zostanie rozproszona. To jest w szóstym tygodniu niewoli babilońskiej. Z kolei 12 werset, w siódmym tygodniu przewrotne pokolenie. Podczas jego zakończenia sprawiedliwi wybrani z latorośli wiecznej sprawiedliwości zostaną nagrodzeni i otrzymają siedmiokrotne pouczenie dotyczące każdej części jego stworzenia. Tygodnie 8, 9, 10 znajdują się w mglistej niewiedzy, ale w 700 roku, 7 tygodnia mamy nadejście chrześcijaństwa. O tej epoce mówi obietnica i to jest, chciałbym zwrócić uwagę, obietnica wybawienia. I sprawiedliwi będą nagrodzeni, tak mówi księga Henoka. Chociaż znalazło się w nim przewrotne pokolenie, wybrani z latorośli sprawiedliwości zostaną nagrodzeni. To jest wzbudza ten autor nadzieję na żydowskie wyzwolenie w tym czasie, a następnie ucieka w proroctwa, które nie wymagają uwagi. Na temat wersetu 4 tego rozdziału, jak czytamy, urodziłem się 7-1 tygodnia, doktor Lawrence mówi, w przyjętym tutaj sposobie liczenia jest oczywiste, że dzień oznacza 100 lat. Tak więc w konsekwencji tydzień wyraża okres 700 lat. I dodaje, siódmy tydzień zakończył się w II wieku ery chrześcijańskiej. Czyli ta księga już jest po II wieku ery chrześcijańskiej. Zauważmy, że doktor Lawrence nie podaje i nie udaje, że nie podaje żadnego dowodu na datę wcześniejszą niż Juda, ale że Juda ją cytuje, co jest kwestią sporną, uważa to za wystarczające i rozstrzygające, aby sugerować, że księga Judy jest po II wieku. No więc całkowicie zapętlenie, bo Juda nie jest z II wieku, jest to dużo wcześniejsza księga z okolic właśnie 65 roku. Teraz przyznaję, że nie jest to nic tak oczywistego i Lawrence tak pisze, teraz nie przyznaję, że jest to cytat z Enocha, o ile możemy sądzić z tego tłumaczenia. I oto jego słowa, rozdział 2. Oto przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać na nich sąd i zniszczyć niegodziwców i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Powiedziałbym, że jest to raczej wtrącenie. Są to słowa apostoła Judy z autoryzowanej wersji, które brzmią: Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych, świętymi miriadami. Aby wykonać sąd nad wszystkimi i przekonać wszystkich bezbożnych spośród nich o wszystkich ich bezbożnych uczynkach, które bezbożnie popełnili i o wszystkich ich twardych mowach, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciw niemu. Zdecydowanie powinienem powiedzieć, że to nie jest cytat. Te dwa fragmenty wydają się odnosić do tego samego proroctwa, ale apostoł Juda jest o wiele bardziej precyzyjny. Ma o wiele bardziej charakter podania proroctwa takim, jakim było. Ma o wiele bardziej pieczęć prawdziwego, oryginalnego fragmentu proroctwa. Ale nie można przyznać, że jest to cytat. Różnice są zbyt duże. Nie jest to tylko cytowanie sensu, ponieważ jest on znacznie dokładniej i bardziej szczegółowo sformułowany. Luki mówi o tym, że wydaje się być dziełem żydowskiego chrześcijanina księga Henocha. I mówi, ale niezależnie od tego, jak bardzo całość sprawia, że ktoś jest skłonny uważać tę książkę za dzieło żydowskiego chrześcijanina, waham się jednak,
wypowiedzieć jakąkolwiek stałą opinię, zanim oryginalna forma książki nie będzie lepiej znana, niż było to dotychczas możliwe. I Lawrence twierdzi, że oznacza to interpolację, ale mówi o charakterze autora, a nie o interpolacji. Jak widzieliśmy, autor przenosi swoją historię do czasów chrześcijańskich, a więc księga Henocha jest z czasów już po chrześcijaństwie, po początkach chrześcijaństwa. Aluzje do Starego Testamentu, zwłaszcza Daniela, księgi, są stale znajdowane. Niektóre, jak zauważyłem, wydają się być takie jak dla Nowego Testamentu. I nie powinienem jednak uważać go za chrześcijanina, ale raczej za Żyda z tamtego okresu, który wiedział coś, o tym, co było wśród nich ze słyszenia lub czytania. Co ciekawe, bardzo czci aniołów, mówi o Synu Człowieczym, Synu Niewiasty, jak mówi rozdział 61, i o świętych jako pośrednikach, wtrącając się w rzeczy, których nie widział. Nie wspomina o niczym, co byłoby chrześcijańskie, ani o prawie. Nazywa Mesjasza wybranym, jak Klemens Rzymski, czyli jak autorzy tamtej epoki. I sprawia, że istnieje ukryty przed stworzeniem i Synem Człowieczym. Doprowadziłby, jego zdaniem, Żydów do nadziei na wyzwolenie w czasach chrześcijaństwa. Upadek aniołów jest w dużej mierze opisany przez ich związek z kobietami. Astronomia, jeśli chodzi o Słońce i Księżyc i gwiazdy, co do których jest bardzo dumny i oczywiście bardzo nieświadomy, jak zauważa Lawrence, znajdował się na wyższej szerokości geograficznej niż Jerozolima. Jego najdłuższy dzień to 16 godzin i, jak z tego wynika, w jednym miejscu mówi o nim jako o południu. Prowadziłoby to do przypuszczenia, że miał niewielką wiedzę na temat chrześcijaństwa, jeśli chodzi o czas jego rozpowszechniania w Judei. I niemożliwy jest większy kontrast niż między Judą, księgą Judy, a tą głupią książką, jaką jest księga Henocha, tak zwana. Autor księgi Henocha był dość dobrze zaznajomiony ze Starym Testamentem, do którego odnosi się wiele fragmentów. Sądzę, że miał nadzieję na wybawienie Żydów, ale bardziej zależało mu na pokazaniu owoców jego własnej wyobraźni. Jego troska o pokazanie jego własnych pojęć astronomicznych jest niedorzeczna i z wyjątkiem pretensji do wiedzy przekazanej przez Boga. Dlatego należy traktować księgę Henocha z należnym jej brakiem poważania. Jest to księga, której nie warto poświęcać więcej uwagi, niż na to zasługuje, bo jest to kompletne fałszerstwo i kłamstwo od początku do końca, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Więc jeśli ktoś na poważnie traktuje księgę Henocha, sam osobiście nie zasługuje na poważne traktowanie.